Nie próbuj nigdy iść pod prąd, nie próbuj nigdy szukać przyczyn, śpiewa zespół KSU. Czy pan, panie profesorze, wie, co znaczy ten skrót? Tak, Krosno, Sanok, Ustrzyki. Nasze piękne miasta podkarpackie. U pana na koszulce nasze słowa, bo jest pan profesorem od słów. Staram się nim być. Dziś, proszę państwa, w naszym programie właśnie o tekstach polskich piosenek, co znaczą i jak możemy je odczytywać, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki Ewie Demarczyk znakomite wiersze Białoszewskiego, Tuwima, Baczyńskiego czy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej poznała cała Polska. Marek Grechuta również sięgał po wiersze Mickiewicza i Leśmiana, ale pisał też własne teksty piosenek. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Podobnie Czesław Niemen, który śpiewał także poezję Norwida, Asnyka i Tuwima. Od twoich list pachnia w sieni. Artyści albo sami piszą teksty do swoich piosenek, albo korzystają z pomocy zawodowych tekściarzy. Ci najbardziej znani to Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora, Bogdan Lebl, Leszek Aleksander Moczulski, Jacek Cygan czy Krzysztof Grabarz-Grabowski. Generalnie w Polsce brakuje takiego słowa na angielski odpowiednik takiego terminu songwriter. Jestem człowiekiem, który pisze piosenki. Jeżeli tekst tej piosenki czasami się składa lub ociera o poezję, no to słuchaj, nie będę protestował, tak? Nie jestem zawodowym literatem, to na pewno w swojej najlepszej wiedzy, według mojej najlepszej wiedzy, w życiu nie napisałem żadnego wiersza. Wszystkie te literki, które składam, one zawsze znajdują swoje miejsce w piosenkach. I to jest takie sylabizowanie, pisanie piosenek, to jest sylabizowaniem, to nazywam. Spada, powoli spada, w korytarze świateł, pomruki znaczeń. Generalnie wszystkie teksty, które ja piszę, są zazwyczaj związane z moimi inspiracjami wynikającymi z czytania książek. Zawsze zawieram jakieś odniesienia. Staram się odwdzięczyć i pokazywać ludziom drogę, która sprawiła, że moje życie stało się piękniejsze i stało się pełne zachwytu. A ta droga właśnie prowadzi często przez różnego rodzaju książki. Pisanie tekstów to jedno, powtórzenie ich na scenie drugie. Paria obrazu, schizy normalne są pewnego razu. Wstanę i wyjdę stąd. No i znasz tekst! Znam tekst, bo trzymam telefon w ręku. Jak tylko ten telefon wyjmę z ręki, teksty zostaną w telefonie. Ratunku! Ratunku! Widziałeś te tysiące ludzi jakieś. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o. Nie zawsze można też zgadnąć, co artysta miał na myśli. Wszystko, czego dziś chcę, utwór napisany przez Andrzeja Mogielnickiego dla Izy Trojanowskiej, to opis ówczesnej rzeczywistości, ale przede wszystkim zakamuflowany erotyk. Ty prawdopodobnie wtedy do końca nie wiedziałaś, o czym śpiewasz. Dzisiaj możemy już mówić. Chodziło o miłość, ale taką miłość w innym wydaniu, prawda? Tak, ja myślę, że nie byłabym taka odważna. Gdyż pochodzę z bardzo katolickiej rodziny i myślałam, że właśnie o... Z tobą za rękę do nieba. Bardziej tak. A to napisany przez Marka Dudkiewicza dla Urszuli Malinowy Król. Śpiewałaś wtedy o popularnym winie albo o popularnych prezerwatywach? Bo takie głosy do mnie doszły. Nie wiem, Marek Dudkiewicz. Zgłaszajcie się do Marka okay. Dudkiewicza. Tego mi nie wytłumaczy, może wsadzi mnie na minę. Od czasu, gdy Katarzyna Nosowska napisała utwór teksański, minęło prawie 30 lat. Niestety w tym czasie ów obowiązek często przestaje być dla artystów tak ważny jak kiedyś. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Yeah.
Panie profesorze, obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. To Kasia Nosowska. Nawet mądrze to napisane. Ponad 30 lat temu Katarzyna Nosowska to napisała i zaśpiewała, ale dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy każdy tekst piosenki może być wierszem? Nie, nie musi być wierszem, dlatego że coraz częściej mamy poezję niewiązaną słowem poetyckim, tylko poezję, która oparta jest na metaforyce. To jest najczęstszy typ poezji dzisiaj, ale tekst w piosence jest bardzo ważny. I niech to będzie tekst w języku polskim, ponieważ ta piosenka, prócz warstwy muzycznej, powinna przekazać istotne treści ideowe, treści życiowe. I piosenka bardzo często opisuje właśnie życie. Kilka przykładów. Pamiętajmy o ogrodach, to Jonasz Kofta. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, to Wojciech Młynarski. I trzeci, Agnieszki Osieckiej. Niech żyje bal, bo to życie, to bal jest nad bale. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. To wspaniała metafora. I ta piosenka, pięknie wykonywana przez Marylę Rodowicz, daje wrażenie, daje przeżycie estetyczne, odnosi nas do naszego działania. I tak to często w piosence jest, że opisując życie i kiedy ładnie to wszystko jest wykonane w utworze, my, przeciętni słuchacze, bierzemy to jako skrzydlate słowa. Dawniej to były literackie skrzydlate słowa, teraz z piosenki. I potem żyjąc, działając, określamy różne sytuacje życiowe właśnie przy pomocy cytatów z piosenki. Niech żyje bal, to życie, to bal jest na bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat i właściwie każde pokolenie ma także swój hymn. Przypomnijmy, panie profesorze, ten niezapomniany przebój i hymn pokolenia z lat 80. Perfektu, pocztówkowy szał, każdy z nas i w 500 miał zamiast nowej pary jeans, a w sobotnią noc było co? Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Pamięta pan? To autobiografia. Tak jest. Autobiografia, ten Luksemburg nas tutaj wzrusza, ponieważ była to jedyna stacja, kiedy mogliśmy słuchać piosenek europejskich, ponieważ wiadomo, była władza komunistyczna, był szlaban, była cenzura i mieliśmy świadomość, że w jakiś sposób uczestniczymy w tym ogólnym, kulturalnym życiu Europy. A ten pocztówkowy szał? No tak, to były pierwsze pocztówki, pierwsze single, które pamiętam, słuchaliśmy z zapartym tchem właśnie odtwarzając na gramofonach. Ojciec góry, gdzie Martenowski stawiał piec, nie paznogieć z palca zszedł. Z grypu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Startowaliśmy od tych pocztówek, a teraz już nie wiem, jak te nowe, najnowsze zdobycze techniczne się nazywają. To pan mi powie. Płyty CD, MP3, ale za panem płyty winylowe, między innymi płyta oddziału zamkniętego. Ta tytułowa Andzia to była nie tylko kobieta, ale także gandzia, więc coś nielegalnego, narkotyk można by powiedzieć. Tych metafor, panie profesorze, znacznie więcej w polskich piosenkach. Cała jesteś w Skowronkach, pamięta pan Skaldów? Tak. W każdym razie pamiętam te piosenki poetyckie. Cała jesteś w Skowronkach, rzecz jasna, ale pamiętam, w pewnym okresie one się nasiliły. I twórczość Marka Grechuty to przecież piosenka poetycka, a Norwida śpiewał Czesław Niemen. Przecież pamiętam, nauczyłem się specjalnie Bema pamięci żałobny rapsod. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Wspomnienie Tuwima śpiewane także przez Niemena to piosenka, powiedziałbym, stulecia. Mimozami jesień się zaczyna. Coś wspaniałego. Albo w żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. A pamięta pan, panie profesorze, taką metaforę? Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę ją mieć, nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech, muszę ją mieć. To jakiś napalony facet. Rysie Gridel, Jam. No tak, oczywiście. Natomiast rzeczywiście opisuje pewien stan emocjonalny, który tutaj ma swoje metafory, także rozgrzany jak piec. Są, panie profesorze, metafory udane i są takie, kiedy nie do końca wiemy, co autor miał na myśli. Już pod koniec dnia widzę obraz mój w pustej szklance pomarańcze. To dobytek mój, śpiewa Piotr Kupicha. O cóż mu chodziło? No, przypuszczam, że
czas, który biegnie w ciągu dnia, zmienia różne nasze nastawienia, zmienia także nasze idee. Wobec tego koniec dnia, pieśń wieczorna różni się od pieśni porannej. Kolejny wieszcz. Wstań, powiedz, nie jesteś sam i nigdy więcej już nikt nie powie, sępie miłości nie kochasz. Michał Wiśniewski, w takich czerwonych włosach to śpiewał. To zespół ich troje. No czasami tutaj jakieś myśli głębsze są, natomiast mnie też przeraża to, że współcześnie piosenka to przede wszystkim teksty angielskie. Teksty angielskie, które niczego w sumie nie dają, jeśli chodzi o przekaz idei, jeśli chodzi o przekaz świata przedstawionego. To jest coś, co nas tylko może bawić na zasadzie muzyki, na zasadzie czystej warstwy fonicznej. Ja przypuszczam, że to jest moda oczywiście, żeby wejść na rynek światowy czy europejski, takie marzenie, ale bardzo szkoda, ponieważ tekst piosenki w języku polskim daje różne przeżycia, różne wspomnienia, budzi, daje także wizję świata, coś wspaniałego, ale także błagam, proszę tych wykonawców, którzy śpiewają po polsku, aby porządnie popracowali nad fonetyką, nad dykcją, ponieważ śpiew to przede wszystkim najpierw aktorstwo, jeśli chodzi o wymawianie, o śpiewanie słów. Często zauważam błędy wymowy, owe si, zi, ci, zi, nosić, kosić, chodzić. Śpiewają po polsku, ale często z tymi błędami fonetycznymi. Błagam, śpiewajcie piękną, wzorcową, aktorską polszczyznę. To ja mam, panie profesorze, kilka przykładów tych błędów w polskich tekstach piosenek. Beata Kozidrak, Taka Warszawa. Tak jak ja może kochać, nienawidzieć, a powinno być... Wyjątek nienawidzić, oczywiście. Ryszard Rynkowski, za młodzi, za starzy. Nie pytam panią o lata, a powinno być... Nie pytam pani o lata. To jest oczywiście inny przypadek. W każdym razie takie błędy się pojawiają. I jeszcze? I jeszcze jeden. Demono, kochać inaczej. Nagle możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. A to są te pleonazmy, które się powtarzają wszędzie. Cofać się do tyłu. Optyka widzenia, czy... Jeszcze inne takie, że jest masło maślane. Ale tutaj, kiedy mówimy o tych błędach, zastanawiam się ciągle nad nazwami zespołów. Nazwy zespołów w pewnym okresie były to nazwy prowokacyjne. Były to nazwy, które chciały zwracać uwagę na zespół już przez samą nazwę. Formacja nieżywych schabów. No jak ja mam w szkole wytłumaczyć młodzieży, że schabów pisze się przez u zwykłe i fy na końcu, prawda? Czysta prowokacja. Poza tym, co to znaczy big cyc? No, znaczy big cyc, takie połączenie, ale oddział zamknięty to także oddział zamknięty specjalnie dla chorych psychicznie. To jest prowokacja, ale to w pewnym momencie pojawiło się i tych takich nazw mamy setki. Wspomniał pan, panie profesorze, o zespole Big Cyc, no to nawiążę. Baśka miała fajny biust, śpiewa Robert Gawliński, jeden z największych przebojów XXI wieku w Polsce. Piękny jak okręt, pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. A ileż tych kobiet jest w tej piosence? No, to są kobiety, które są zawsze warte, aby o nich pięknie mówić. Natomiast tutaj ten okręt to okręt wojenny. Okręt wojenny nigdy nie miał żagli, natomiast powinien być statek. Ale wybaczamy, ponieważ melodia jest piękna, muzyka ładna oczywiście, a słowa w miarę dobrane. Disco Polo i król Disco Polo, Zenon Martyniuk. Przez twe oczy zielone oszalałem, gwiazdy chyba twym oczom oddały cały blask, a ja serce miłości spragnione ci oddałem, tak zakochać można się tylko raz. Czy ma to sens, panie profesorze? No ma to sens, tym bardziej ma to sens, że to jest lubiane przez miliony, bo to jest ten, powiedziałbym, bardzo średni czy niski poziom naszych przeżyć estetycznych, ale ma to także sens, ponieważ na tych weselach to jest śpiewane, tam się ludzie wzruszają. Oczywiście wzruszają się często pod wpływem alkoholu, słuchając tej muzyki. Nawiązujemy jeszcze do naszych mistrzów. Nie tylko Osieczka, nie tylko Kofta, nie tylko Młynarski, Lebl, Cygan.
ale także Kora Ciechowski. Wiele pięknych piosenek powstało o Polsce. Kora w krakowskim Splinie śpiewa „Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony”, a w jednej z najpiękniejszych piosenek o Polsce Ciechowski napisał: „Nie pytaj mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie, dlaczego ciągle chcę zasypiać w niej i budzić”. To bardzo głębokie, to bardzo mądre. Nie pytaj mnie o patriotyzm, ponieważ ten patriotyzm powinniśmy mieć jako Polacy. Ja zawsze wzruszam się, słuchając takich właśnie piosenek, które są głębszym przeżywaniem Polski i polskości, mimo ogólnych trendów dzisiaj europejskich. Natomiast rzeczywiście coś niezwykłego, jeśli my budzimy patriotyzm także przez piękne słowo piosenki, przez melodię dopasowaną do tego słowa i mówimy o Polsce. A na koniec w naszym programie aktorka Justyna Król i piosenka o okularnikach, oczywiście autorstwa Agnieszki Osieckiej. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami. I z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami. Itp., itd., itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie. Itp., itd., itp. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich dewolaje i Paryże, i Szanghaje. I nie dla nich bal i ubaw, ani lala, ani buba. Itp., itd., itp. Tylko czasem przy tablicy, wiosną, jakiś okularnik ześle swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce. Itp., itd., itp. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami wciąż w kieszeni, odpływają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. Itp., itd., itp. Warto czytać. Namawiam Was wszystkich do czytania książek. Pozdrawiam Was serdecznie, Justyna Król. Panie Adamie, co Pan teraz robi? Panie Adamie, co Pan teraz robi? Panie profesorze, słucham muzyki i nie ukrywam, że trochę mi Pan przeszkadza, ale myślami jestem już w kolejnym odcinku naszego programu. Wie Pan, gdzie się wybierzemy? Do kina. Oczywiście zjemy popcorn i przypomnimy najciekawsze cytaty z polskich filmów. Ciemność widzę w sali kinowej. Kapitalnie. Do zobaczenia. Zapraszamy.